Można jechać. O ty dziadu. Nieładnie. Cześć, Parendi. Aha, to się nie łączy. No dobra, zobaczmy drugą stronę. Aha, druga strona idzie pod. No dobra, to czyli trzeba dwie strony oczyścić. No, wciągnąłem się. Bardzo muszę powiedzieć. Jestem pozytywnie zaskoczony, Kaven, wiesz? Cześć, Lenonik. Ojej. A widzę, że czat też nie działa za bardzo. Tak, Lenonik, no ja mówiłem już nieraz to. Pancerz zmieniam zależnie od sytuacji. Zależnie gdzie jestem. Jeżeli biegam w krainie, gdzie jest dużo radiacji, to będę z radiacją biegał. Gubiłem się troszkę. Nie przekonuje cię gierka? No ja się przekonałem bardzo mocno. Bardzo mi się spodoba. Co my tu mamy? Bardziej chodzi o to, żeby przyciągnąć resztę badziewiaków tutaj. Halo? Cześć, pestek ciężkiej. Ja wiem. Ja też co do gier też jestem bardzo sceptyczny aktualnie nastawiony. Sceptycznie nastawiony. Okej, pieniążki. Give me all your money. Pójdziemy tutaj. Tak czy siak chcę całą tą zbadać. To właśnie chodzi. Ściągnąć gówniaki. Cześć, anioł. Nie ma nic, dobra.
O matko, ten! Jest broń biała, jest. Tylko ja bardzo mało jej używam, bo nie jestem nastawiony na broń białą. Broń białą. Bluh. Ja na Apexa już też nie mogę patrzeć. Okej. Czekajcie, bo ja się zaraz zgubię. Czy taki noob jak ty dasz radę? Jeżeli umiesz strzelać, to tak, dasz radę. Gierka jest fajna. Tylko na niektórych bossach możesz pluć. No ale wystarczy, że troszeczkę trade'ów zrobisz, broń jest łupie, ulepszysz i możesz cisnąć, że tak powiem. Gra aż taka ciężka nie jest, aż. Zwłaszcza, że ja gram aktualnie na normalu i potem zobaczymy, może cięższy poziom sobie odpalę. O cholera. O lol, ja zapomniałem sobie grę podgłośnić. Cholery! Okej, troszeczkę za cicho grę miałem. W Windowsie miałem ściszone, lol. Tylko coś mi się nie zgadzało z dźwiękiem. No, Janio. No tutaj musisz dobrze strzelać. Nie wiem, Cavern. Nie, nie mam żadnych, że tak powiem, oczekiwań. Cholera! Zdychaj, dziadu! Oh!
Doom? Ja Doomem się w ogóle nie jaram. Cholera, dwa na klatę i... Troszeczkę zlamiłem to. Troszeczkę to zlamiłem podejście tutaj. Nie mam do karabinu amunicji. Czemu do pistoletu dropi amunicję, a nie do karabinu? Kurde. Ja się zgubiłem? Gdzie ja kurde jestem? Leżeć! Damn it. Coś mi tu nie pasuje. Naprawdę, coś mi tu nie pasuje z tym dźwiękiem. Okej. Nie, to nie jest steampunk. To jest świat po apokalipsie, można by rzec. I chodzimy po różnych światach teraz, aktualnie jesteśmy w drugim świecie. Który został zniszczony przez korzenie.
Historii jeszcze dokładnie nie znam, więc ciężko mi jest powiedzieć dokładnie historię. Dopiero poznajemy historię. To jest pierwsze, że tak powiem, przejście gry, więc... Ciężko jest dokładnie wszystko poznać w grze, co nie? No aktualnie znosimy zbroję... Jakby to idzie z innego świata. Aha, to jest tutaj, dobra. Ja chodzę i badam, bo nie chcę odpuścić sobie żadnych znajdziek. Zwłaszcza trajtów. Zwłaszcza, że mamy dwa trajty. Musimy pomyśleć, co, na co wydać je. Idziemy tutaj w prawo, a lewo. Następny trade point, cik, ok. Nic nie ma. Aha, to jest obejście po prostu, dobra. Aha. Wiesz, to nie chodzi o to, że człowiek wygląda jak totalny koks, bardziej chodzi o obronę przed substancjami, które są w tym świecie najczęściej obecne, czyli radiacja. Używaj mi tego. Cholera! Oż ty! No tylko to nie są demony. No bo ta zbroja wygląda masywnie dlatego, że ona jest masywna. Sama zbroja, sam chest piece, co nie z rączkami, waży 35. 65 zbroi ma. Porównując na przykład do kultysta, który waży 12, ale ma mniej zbroi. Wiesz, to czyni różnicę, co nie?
Ile mamy kasiorki? 1200, matko, jak my mamy mało pieniędzy. Tu jeszcze było coś, o. Czekaj, tu zgłupiałem troszeczkę. Jest. Dlaczego? Cavern. Dobra. O matko boska, dalej jeszcze głębiej. Boss. O, Jesus. The Lost Gantry. No i mamy bossa. Hej, wilkokłaczku. No i jest boss. Okej. Okay. Jak bossa to, jak bossa załatwię, to przyjdę na Discorda. Nie podoba mi się ustawienie tego wszystkiego tutaj. Aha, tam jest włączenie walki z bossem. Aha, dużo korytarzy. I przejść. Aha, tu jest zeskok, dobra. Tu jest zeskok, dobra. Będziemy poznawać mapkę podczas walki. I tyle. Ale widzę, że dużo obiegania będzie. Bardzo dużo. Czekajcie, czy ja mam coś na radiację? Mam heavy water. Weź mi to. Daj podwójkę. No dobra, to jedziemy. Serio? Mam wytrzymać, aż drzwi się otworzą, tak? Oh shit. Co to było?
Znaczy, kto to był? Te, chodź tutaj. Oś ty. Oś ty. Szajse. Wdychaj. Jest. Tak, jest samouczek w grze. Okej. Tutaj co nieco pozabijałem. Jak będziesz miał komunikat, że świat został otwarty, to wtedy będziesz mógł multi grać. Mikołaczek. Czyli po prostu wyjdziesz chyba na zewnątrz do pierwszej lokacji chyba. Wtedy się otwiera świat. Nie, nie będę robił nowej postaci. Handling. Gun speed and recoil. Co to jest? Beam rifle. Wow. Ja do ciebie dołączę po prostu tą moją postacią i tyle. Bo ja chcę zobaczyć, jak to działa po prostu. Nie rozumiem, co ty chcesz testować. Jak wyjdziesz stamtąd, to potem dołączę do ciebie. Tutaj nic więcej nie ma? Ciekawe, jak to z damage'em stoi ta broń. A ty chcesz pograć w multi? No to co za co stoi na przeszkodzie, żebym ja grał swoją postacią teraz, co gram? Nie rozumiem tego, ja po prostu będę dołączał do ciebie. Ta gra jest stworzona po to, żeby grać właśnie w koopie. Okej, koniec tutaj dungeona.
To jest koniec. Nie ma nic tutaj więcej. Nie ma tu nic więcej. Nic więcej tutaj nie ma. Niestety. Dungeon skończony. Ja ogólnie i tak będę chciał na cięższych poziomach trudności grać, więc wiesz, mi to nie robi, że tak powiem. To raz, a dwa. Niepotrzebnie cholera was się wczoraj, że tak powiem, posłuchałem i otworzyłem tą zagadkę. Jaki to damage zadaje właściwie ta broń? Radiacja. Nieźle. Źle nie jest, jeżeli chodzi o tą broń, widzę. Nie jest zła ta broń. Tylko ją podrasować trzeba, żeby większy damage zadawała. Czołgaj się do mnie, dziadu. Czołgaj się do władcy i pana. Co to zabicie pączkiem od ziemniaka? To jest mój poskramiacz. Ja go będę nazywał poskramiaczem. Niewiernych. Cześć, Marcel. No, ale już lepiej z damage'em jest, widzę. Tutaj. To jest, halo. Cholerstwo, to z tego złom bym wziął. No co? Te, Matrix, Neo.
sobie w kurki lecisz, czy co? Okej, to czekaj, to ja idę do ciebie. Gdzie ty jesteś? Discord. Hej, Wikłaczek. Cześć, cześć. Mikrofon. O, czekaj, czekaj. O. Już lepiej? Lepiej. A jest echo? Na razie nie. Nie cierpię tej lokacji. Cholerna, zgniła, roponośna, gówniana mapa. O! Z roślinami. Do was wszystkich szlak. Dzięki, zmienił za follow. Dobra, to ja się wracam w takim wypadku. Do ciebie, że tak powiem. Spoko. Zobaczymy, czy tą broń możemy upgrade'nąć. Ona nie jest zła. Naprawdę nie jest zła. Tylko, że... z damage'em odstaje mocno. Bardzo mocno z damage'em odstaje. Bo tutaj mamy niesamowity damage. To nie? Na hunting, ale to jest plus 10 hunting rifle, a to jest beam rifle, jest plus 5. Więc jest różnica niesamowita. Ale nadal, to nie to. O, słyszałem. Co słyszałeś? Jak bijesz coś. A, ściszyłem grę specjalnie. To jest subek. Dobra, ja się telepnę szybko do bazy. Bo nie wiem, czy jak ten będę mógł w bazie u ciebie coś kupować i sprzedawać. Nie wiem, jak to działa właśnie. A jak ci się na razie gra podoba? Wiem, że mało grałeś, ale... Nie, ja nic nie grałem, ale fajnie się ogląda. No ja się świetnie mi się w tą gierkę gra. To trzeba przyznać. Dobra, upgrade'niemy sobie. Do 10 beam rifle'a, zobaczymy jak będzie z damage'em. Jestem strasznie ciekaw jak będzie z damage'em. Jestem ciekaw czy są restrykcje jakieś. Będziesz mógł właśnie dołączyć. Właśnie to jest pytanie, bo nie wiem. Dobra, to czekaj, ja wychodzę.